cały trzęsę. Siemano, witajcie w kolejnym odcinku programu High Five. Słuchajcie, 800 km robi. Jest. 800 km zrobił ojciec na swojego dziecka. Siemanko! Cześć! Siema! To jest dzień dobry. Cześć, siemaneczko, Żubi. To jak pan ma? Co ty gadasz? Elegancko. Pokaż, mogę zobaczyć? Ja cię kręca. Dawaj wszystkie trzy na rękę. Ale pasują, rzeczywiście. Niespodziankę z twoim tatą zrobiliśmy, spisaliśmy się. 5 godzin ile jechaliście? Z 5 godzin pewnie. 3,5-4. Właśnie po to, żebyśmy przejechali się tym samochodem. Twój tata zrobił ci taką niespodziankę, że przejedziemy się tym samochodem. Nie wiem, jak to jeszcze zrobimy. Chyba po prostu we trzech wejdziemy. Tu dla was. Dzięki. Proszę bardzo, do waszego auta. Paga, odpalamy, Antek. Antek, musisz tu przytrzymać i odpalić razem ze mną. Trzymasz, 3, 2, 1. Pociągnij. Dobrze! No. Brawo! Gazuj go! I jeszcze raz. Piękny, piona! Stary, właśnie przegazowałeś Vipera do 6000 obrotów. Każdy ma okazję. Mega niespodzianka. Ja też już od dawna obserwuję i twój kanał, i social media. O, bardzo no i miło. Zawsze Royal Trip, tak? Royal Trip to musiśmy oglądać parę razy i dzień w dzień, tak? Bo to tam cudownie. Nie ma z Antosiem? Tak, no i jak Challenger się sprzedał, to był trochę smutny, tak? Robisz Challengera? Jak byłeś trochę smutny, to w takim razie ja ci obiecuję na mały paluszek. Obiecuję ci, że cię przewiozę następnym razem Challengerem, ponieważ też kupiłem jeszcze innego Challengera, jeszcze mocniejszego. Wow. Na mały paluszek. O, tam Challenger stoi. Gdzie? Tam. A stoi w bramie tam na prosto. O kurde, ale ty masz oko. Antek, ty zaskoczyłeś mnie strasznie. Uwaga, trzymamy się teraz. Redukcja na jedynkę. Antoś, mamy troszeczkę wolnego. I dwoja. Miałem marzenia i swoje, i dzieci. Fajny spontan, fajne możliwości. Dzięki tobie też, tak? Ojejku, dla mnie to jest naprawdę wyzwanie trochę też dla nas, żeby przyjechać i tak dalej, ogarnąć się. Ale no ekstra, no po to jesteśmy, żeby spełniać marzenia swoje i naszych dzieci, tak? A dzięki tobie spełniamy jedno i drugie. Jakie jest twoje ulubione auto, Antoś? Czy od dzisiaj może to być Viper? Okej, to umówmy się tak. Jak będziesz miał 18 lat, przewieziemy się znowu, jak zdasz prawo jazdy, dam ci poprowadzić ten samochód. To jeszcze raz na mały paluszek? Super, Antek. Pomachaj. Możemy pomachać do kamery. Serducho brzmi, co? Jakim jesteś autem? BMW E46. O, proszę. Klasyk, tak jak Viper, ale może nie tyle mocy. No, ale ważne, żeby jeździł, co? Cztery koła, kółko. Tak. Nie każde auto musi. Dobry temat, co? 5, 4, 3, 2, 1. Piona! To było zajebiste. Tak jak innych zadowala pójście na melanż, to mnie zadowala szybka jazda, nie? 2, 3 tysiące obrotów, 3,5. Nie słyszysz, po pierwsze, nie słyszysz nic. Po drugie, ten 400. I za nie mówił! Wiktor za nie mówił! Nie da się tego opisać. By mieć takie tylko niespodzianki w życiu, to mogę żyć 400 lat. A ja się cały trzęsę dosłownie, nie wiem, czy to widać. Ale to jest naprawdę? No. Stary. Są emocje niesamowite. Wiktor, jesteś zajebistym, pozytywnym człowiekiem. Bardzo ci dziękuję za spotkanie. Również dzięki. Ale się przytulimy na pożegnanie. Jest naprawdę wspaniale, dzięki. Polecam, super, oglądajcie. Marzenia się spełniają, warto w to wierzyć. Od kiedy subskrybujesz program High Five? Czy tam oglądasz? O kurczę, z
dwa, trzy lata. Wow, od długo. Trzech lat. Takie na spokojnie było. No. Właśnie, ty spełniłeś moje największe marzenie z dzieciństwa, no z auto mojego dzieciństwa w serialu Viper, to się oglądało po prostu z taką fascynacją, zaciekawieniem. To jest jedno z moich marzeń spełnione, a jedno to jeszcze zobaczyć Bugatti Chirona i się nim przejechać. O kurde! Zabić takie grozy. Siada. Zobacz, jak to przyspiesza. Niesamowite. Urywa manię. Ciążenie jest niezłe. Urywa głowę. Gdyby nie zagłówki, to by nasze głowy w bagażniku były. Jazda! Auta. Jest albo tak, albo tak. Tak. Tutaj moc odczuwalna jest dużo większa, że... A, myślisz sobie, 400 koni jeździłem Lamborghini Huracanem 640. Ale to nie a jest to gdzie samo. Tam... możliwe, że tam będziesz szybszy, na pewno będziesz szybszy, ale wrażenia z jazdy są niezapomniane i to co? Chyba pora troszeczkę dokoksować. Twoich znajomych. Jak po przejażdżce? Mega. Było dobre? Do opisania, fajnie. Ekstra. Słuchajcie, musicie zagrać w papierkami nożyce i ktoś z was się przejedzie jeszcze. Jedzie. No dobra, ale wygrany, tak? Wygrany, do jednego, szybko, 3, 4. Zapraszam. Jest git fest. Jest. Taki leciutki. Leciutki, leciutko, leciutko. Dodge Viper. O. Wyjeżdżamy z PLD. Dymek. Tak jest. Zapach paliwa? Zapach opon? No. Lepiej palić gumę niż fajki. Jestem pewny, żeby nie było. Miesza. Aż mnie serce bije. Poważnie? I to tak. Będę musiał zapłacić za tego kardiologa? Nie, dawaj. Za darmo będzie? Daję. Z ubezpieczenia? To są daje tyle emocji, że aż mi się zęby zaciskają jak po jakichś narkotykach. To jest taki legalny narkotyk, co? Przepraszam! Kupiłem jakieś badziewne auto. Niesamowita fura, ja pierdzielę. Gratulacje, kurde. Naprawdę? Podoba ci się? Naprawdę, nie, zajebiście. Ale
ale to ja powinienem tobie pogratulować i podziękować przede wszystkim. Bardzo ci dziękuję za to, że jesteś moim widzem po prostu, bo gdyby nie widzowie, tego by nie było. Ja dziękuję, że nie byłoby takiego auta. Jeszcze raz? Że ty na YouTube jesteś. Subskrybuję od 11 lutego 2017 roku. Trochę z tego czasu minęło. 5,5 roku, stary. Bardzo ci dziękuję. I ta subskrypcja nigdy przez 5,5 roku nie zgasła. Mamy trochę korek za nami, ale ja sobie przystanąłem, bo tu jest trochę cienia. Ale już trąbią za nami, więc może pojedźmy rzeczywiście. Trochę gumy zostawiliśmy. To bokiem lecimy w takim razie. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every-